niedzielę 23 czerwca odbyła się druga edycja rajdu o błękitną wstęgę Olzy. Startujemy w rundze Mistrzostw Śląska Pojazdów Zabytkowych. No i udało nam się przekonać włodarzy czeskiego Cieszyna, żeby próba synchroniczna szła również po czeskiej stronie. Próba synchroniczna polegała na dwukrotnym pokonaniu trasy. Uczestnik, który osiągnął najmniejszą różnicę czasu z dwóch przejazdów, został zwycięzcą próby. Startując z naszego rynku, jadą koło teatru, przez pierwszy most koło zamku, przez czeski rynek i wracają drugim mostem 3 maja do świateł Korfantego i wjeżdżają na rynek od Matejki. Drugą próbę mamy w Kończycach Wielkich na folwarku, gdzie tam również jest konkurencja i to będzie wszystko punktowane, no i zwycięzca jest mistrzem rajdu w błękitną wstęgę Olzy. Punkty można było zdobyć również w konkursie elegancji. Oceniane były nie tylko pojazdy, ale również zwracano uwagę na właścicieli pod kątem dopasowania stroju do pojazdu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.